serialu dokumentalnym pod tytułem W poprzek czasu przedstawiamy sylwetki znanych zegarmistrzów, których dokonania wpłynęły na rozwój techniki zegarmistrzowskiej. W pierwszym odcinku przedstawimy sylwetkę Antoniego Patka, polskiego zegarmistrza, założyciela firmy Patek & Philip, dziś jednej z najbardziej znanych firm produkujących zegarki. Antoni Patek uczestniczył w powstaniu listopadowym, dochodząc do stopnia podporucznika. Został odznaczony krzyżem orderu Virtuti Militari. Po powstaniu wyjechał do Szwajcarii, gdzie w 1839 roku założył w Genewie zakład produkcji zegarków. Firma zyskała sławę pod nazwą Patek & Philip, zdobywając m.in. złoty medal na wystawie światowej w Londynie w 1851 roku. Wśród znanych posiadaczy zegarków firmy byli królowa Wiktoria, książę Albert, Zygmunt Krasiński, Piotr Czajkowski, Lew Tołstoj, Albert Einstein, papież Pius XII, Walt Disney. Patek został wyróżniony tytułem hrabiowskim przez papieża Piusa IX. Pozostał na emigracji do końca życia, ale interesował się sprawami polskimi, wspierał wydarzenia Wiosny Ludów i opiekował się uchodźcami po klęsce Powstania Styczniowego. Niektóre z zegarków wyprodukowanych przez firmę Patek & Philip osiągnęły rekordowe ceny na aukcjach. Za model Grand Complication zapłacono ponad 11 milionów dolarów.